Hej, tu Plantastycznie. Dzisiaj porozmawiamy trochę o alokazjach, jak się pewnie domyśliliście z tej mojej scenarii. Dzisiaj troszeczkę taki inny kadr, ale stwierdziłam, że moje piękne alokazje muszą być na pierwszym planie. No i co? Dostaję bardzo dużo pytań, jak ja w ogóle dbam o alokazje. Alokazje lubią mieć stale wilgotne podłoże, takie wiecie, nie mokre, nie jak paprotki, bez przesady. Lubią przesuszania, lubią mieć takie po prostu lekko wilgotne podłoże, nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Takie nie mokre, wilgotne. Wilgotne nie trzyma mokre. Na przelanie też są wrażliwe. Ogólnie mówi się, że alokazje to eutanazje, że się same zabijają, że są bardzo trudne, a jak widzicie, tutaj dookoła mnie bardzo dorodne takie okazy i przyznam, że nie robię z nimi praktycznie nic. A tak naprawdę to jest jeden sekret do utrzymania ich przy życiu, czyli trzymanie ich w hydroponice. One to bardzo lubią, zaraz wam pokażę na przykładzie. O, tutaj widzę, że tutaj mam na przykład alokazję Carly Bambino. O, nowy liść taki ładny, duży. One naprawdę czują się w hydroponice świetnie, dlatego że hydroponika długo trzyma wilgot. Tutaj zawsze taki piękny kolonek hydroponiczny. O hydroponice możecie znaleźć też inne filmy na moim kanale. Odsyłam was tutaj na przykład do podstaw hydroponiki, jakby jak robię nawóz. Tam trochę więcej mówię. Hydroponika dla opornych, to będzie cała seria u mnie na kanale, więc czekajcie, czekajcie. Będzie więcej fajnych filmów dla początkujących. To naprawdę nie jest trudna uprawa, a roślinki się tym odwdzięczają za nią. Naprawdę alokazje czują się jak ryba w wodzie, czyli jak alokazja w wodzie, tak naprawdę można powiedzieć. Bo one, no, kochają tą wilgoć, kochają i tutaj bardzo też ciężko przesuszyć podłoże, dlatego że hydroponika ma to do siebie, to jest dla mnie największa z zalet hydroponiki, że może nawet wyjechać na 2 tygodnie, zostawić na 3 tygodnie rośliny i to podłoże cały czas będzie jeszcze jakoś wilgotne, będzie podciągać po prostu do góry tą wodę, która znajduje się w zbiorniczku. To nie jest tak, że rośliny stoją w wodzie, widzicie, tutaj są na przykład takie nóżki i przez knot bawełniane albo inne pobierają po prostu tą wodę, podciągają do góry kapilarnie. No i co? Jestem bardzo zadowolona, rośliny rosną jak szalone. I teraz jeżeli chodzi o nawóz, one są bardzo żarłoczne. Często zdarza się tak, że na grupach pojawiają się posty, co się dzieje z moją alokazją, ma żółte plamy, odrzuca liścia. Jak widzicie, tutaj żadna z moich alokazji nie odrzuca liścia. To się rzadko zdarza, chyba że przy ukorzenieniu albo przeniesieniu świeżo z bigosu do hydroponiki czasami tą zmianę odczują. Ale zazwyczaj to się u mnie nie dzieje. Kiedyś to się działo, kiedy miałam rośliny w bigosie, dlatego że alokazje potrzebują dużo nawozu. Kiedy nie mają tego nawozu, to naprawdę zjadają siebie. Muszą zjeść jeden liść stary, żeby wypuścić nowy. Ale no, w hydroponice, kiedy zadbamy o odpowiednią dawkę tego nawozu, no to jest super i naprawdę odwdzięczają się wielkimi liściorami. Tutaj mam taki przykład. W ogóle standardowo rośliny nawożę tak około 1300-1200 EC. Czyli przewodnictwa elektrycznego, żeby miało tak 1200, szczególnie przy anturiach trzeba uważać, a alokazje nawet do 2000, myślę, że EC spokojnie. Ja teraz na przykład tutaj zastosowałam, zobaczcie, dostałam taką alokazję, to jest alokazja Jacqueline, miała takie dwa listki małe. Tutaj podlewałam nawozem 1400-1500 i raz dla próby zrobiłam 1800 i zobaczcie, jaki liścior. Jaka jest różnica, prawda? To widać naprawdę bardzo szybko. Bardzo szybko widać różnicę w roślinach. Zobaczcie, jaki wielki liść, prawie, no jak moja głowa. Jestem mega zadowolona i one naprawdę lubią dużo jeść. Tak. Więc myślę, że to wszystko, bo jeżeli chodzi o nawozy, no to nawozy stricte do hydroponiki, po prostu większą dawkę tego nawozu niż do innych roślin. Robię zupełnie osobny baniak do tego. No nawet do 2000 EC i nie widać żadnych śladów przenawożenia, naprawdę to lubią. Więc ekstra i teraz wam może po prostu pokażę swoją kolekcję alokazji, żeby nie było nudno, to będzie taki krótki film. No bo więcej nie mogę powiedzieć o tych alokazjach, ja po prostu one po prostu sobie istnieją, ja nad nimi nie muszę biegać, odkąd są w hydroponice, jestem szczęśliwa, nic z nimi nie robię i rosną pięknie i myślę, że nawet mogłabym się pokusić o poli i nie bałabym się, że ją zabiję, to jest taka karłowata wersja jej, czyli Carly Bambino, mniejsze listki, troszeczkę inny kształt, cute, ona jest bardziej odporna. Bardziej jakby, bardziej wybaczająca błędy uprawy, ale myślę, że na poli też bym się mogła skusić teraz już, skoro już tak dobrze ogarniam hydroponikę. No i teraz wam pokażę moją kolekcję. Wstanę i zrobię wam przybitki. Na pierwszy rzut moja przepiękna alokazja Regal Shield. Jest przepiękna, ma wielkie liście, kosztowała chyba 20 zł w netto. Kupiłam taką wielką, chociaż już dużo liści wypuściła u mnie. Ma przepięknie liście takie atłasowe, może na tym będzie lepiej widać. Jedna z moich ulubionych alokazji, naprawdę ma ogromne liście i ma bardzo niskie wymagania, myślę, że też więcej wybaczy.
moja ukochana roślinka, czyli potocznie zwana Frydek, chociaż Frydek to jest jej wersja z wariegatą, ale zawsze będę na nią mówić Frydzio. Napiszę wam na dole nazwę gatunkową, bo nigdy nie mówiłam, jak ją wymówić. Tutaj miała ewidentnie niedobory, za mało ją nawoziłam, tak samo ten liść. A potem po nawożeniu już przepiękne liście puszczała, także ekstra, jestem zadowolona. Alokazje też bardzo lubią światło, więc wszystkie u mnie stoją praktycznie w południowym spokojem z południową wystawą. Dlatego, że no, one kochają słońce jednak i to też widać, jak się tutaj pędy wydłużają, jak się wyginają do światła, trzeba je co jakiś czas obkręcać. Ja po prostu co jakiś czas o 180 stopni obkręcam donice i wtedy są szczęśliwe, zadowolone i nie wyginają się tak super w jedną stronę, tak jak na przykład tutaj Cuprea Red Secret. Widać ewidentnie, że Zivisa, bo stała na regale i po prostu się wyginęła do słoneczka. Zobaczcie te liście, one są przepiękne, to jest niby taki zwyklak. To nie jest droga roślina, a zobaczcie, jaki to jest piękny żuczek. Jestem zakochana w tej roślinie, to jest jedna z moich ukochanych też alokazji. Nie jest droga, a po prostu robi wrażenie, ma takie piękne, fioletowo-wiśniowe te przebłyski, no. Coś pięknego, uwielbiam tę roślinę. Cześć Felek! Cześć Felek, no hejo! Przywitasz się? No chodź się przywitaj! No chodź się przywitaj, o jeny! Hopkaj! No hop! Hop! Muszę klasnąć dwoma rękoma, a jedną mam zajętą, a tam zjadł. No dobra, może być i tu hop. Pięknie, Felcio. Kolejną alokazją, którą wam już pokazywałam, jest alokazja Jacqueline. Bardzo ją lubię. To już taka bardziej kolekcjonerska roślina. Ostatnio cieszy się dużą sławą i też ostatnio mocno staniała, więc można ją dorwać za, myślę, nawet poniżej stówki już jakieś sadzonki. Także jest mega ładna. Jest taka jakby smocza. Takie ma tutaj... muszę wam nagrać jeszcze tutaj przebitki, jak postawię na dół. A może teraz będzie łatwiej to dostrzec. Ma takie piękne, smocze po prostu wypustki. Jak jakiś gad. Przepiękna. Alokazja Kelly Bambino, to już wam pokazywałam. Taki też zwyklaczek, ale jest urocza. Kolejny mój ulubioniec, czyli alokazja Black Velvet. Zobaczcie ten velvet. To są tak przyjemne w dotyku liście, tak lubiące też kurz. Niestety trzeba je często przejeżdżać jakimś pędzelkiem, ale no, zobaczcie, jakie ciemne są liście nowe. Marzenie. Nie opryskiwałam, ale tutaj jakaś plamka się i tak zrobiła, pewnie przy przemywaniu podłoża. Piękna alokazja, naprawdę cudowna. Tu alokazja, która była najbardziej delikatna spośród moich wszystkich, jeżeli chodzi o przenoszenie z bigosu do hydroponiki. Zrzuciła wszystkie liście, ale już ma nowe. To jest jedno z moich największych marzeń, czyli alokazja Azlani. Ona ma takie przepiękne fioletowe nerwy. Tego jeszcze nie widać, bo liście jest młody, a cieszę się, że przeżyła i że odbiła po prostu. I już tutaj ciśnie z nowym liściem. Ekstra. Tutaj moje wykiełkowane bulwy jakieś stoją w hydroponice już. Tutaj alokazja Silver Dragon, bardzo lubię tę roślinę, nie mam zwykłego dragona niestety, on bardzo u mnie nie lubi hydroponiki, coś, to jest jedyna roślina, która jest u mnie oporna, jeżeli chodzi o hydroponikę. Muszę dać jeszcze jedną szansę, ale zawsze mi gnieje, nie wiem czemu, ale Silver Dragon też jest przepiękny. Tutaj mam alokazję Ninja, bardzo podobna do strukturą jakby liście i welwetowością do Black Velvet, ale jednak ma inne nerwy, inny kształt. No i jeszcze też jeden z moich ulubieńców, czyli alokazja, no wiecie, że zapomniałam. Muszę wam napisać tutaj na dole w opisie, coś na dole się pojawi napis, o tutaj, trum, jaka to jest alokazja, bardzo ją lubię, przepiękna jest. Czy wy to widzicie? No, fokus. Przepiękna. No i może nie mam ich jakoś super dużo, ale bardzo je lubię i pokażę wam jeszcze moje przedszkole, czyli moje bulwy, które często właśnie można znaleźć przy korzeniach. Takie kółeczka, po prostu kółeczka. Piłeczki takie, no nie może nie aż takie duże, ale naprawdę spore rozmiary mogą osiągnąć i można je potem włożyć na przykład do keramzytu, chociaż do tego, do perlitu, chociaż ja wolę do mchu, do spaknu wilgotnego, zamknąć pudełko w jakimś pudełku nawet śniadaniowym i super kiełkują, zaraz wam pokażę. Tu jedna w moździerzu stoi. To jest chyba Azlani, wiecie? Taka malutka mi wyrosła, ale zaraz wam pokażę moje przedszkole. Pudełko obżarte przez Rokiego. Ale zobaczcie, tu mam po prostu zwykły mech, zwykłe sphagnum. Zaraz wam pokażę, jak może wyglądać bulwa. Na śmietnik się przeniesiemy. To jest chyba jedną z największych, którą miałam. Z frytka. Niech sobie siedzi, jeszcze potrzebuje czasu. Ale tu mam dużo, które już wystartowały. Po prostu w muchu szybko puszczają korzonki z boku, z dołu. I potem wychodzi taki mały pypeć i z tego wychodzą listki, łodyga. Także mega jestem zajarana ogólnie, że tak fajnie się wszystko przyjęło. I zawsze jestem ciekawa, która bulwa jest od której alokazji, bo ja nigdy nie pamiętam, co gdzie wsadzam, więc potem mam niespodziankę. Polecam wam ten sposób, w ogóle wilgotne sphagnum do kupienia najlepiej na Allegro.
Ja kupuję Sphagnum nowozelandzkie, takie pomarańczowe, a jak nie ma, to zielone. Takie ma opakowanie charakterystyczne. No i co? Zamykam. I niech sobie tutaj jest pod przykryciem. Ogólnie lepiej jakby miało cieplutko, ale teraz jest wszędzie ciepło. A filmik z pobieraniem bulew od Alokazji mam na przykład na TikToku, gdzie bardzo zapraszam, gdzie wybiło mi ostatnio 12 tysięcy obserwujących, za co jestem bardzo wdzięczna, tutaj też Wam podziękuję. Pewnie długo będzie jakiś znowu konkurs, ostatnio miałam dosyć długą przerwę, ale na pewno filmy będą się dalej pojawiać i no jestem mega wdzięczna za taki super odzew, za takie przyjęcie mnie na TikToku i tam też pokazuję krok po kroku, jak ukorzeniam bulwy i w perlicie, i w muchu, i to jak je pozyskuję. Więc możecie też tam wbić, ale no... Nawet nie przypuszczałam, że tyle Was tam będzie. Jestem mega wdzięczna i zachęcam do subskrypcji tego kanału, bo wiem, że dużo osób ogląda te filmy, a nie każdy subskrybuje. A to będzie ogromna pomoc dla mnie i dla mojego kanału. Jeżeli dacie łapkę w górę lub w dół, to to samo. Tak naprawdę algorytm tak samo to odczytuje. Skomentujecie ten film i oczywiście zasubskrybujecie. Będzie mi bardzo miło, dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Pa!